Cześć moi drodzy, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dziś przychodzę do Was z pierwszym book haulem w 2021 roku. Mam tutaj 13 nowych książek, już Wam je wszystkie pokazuję. Właśnie też na Instagramie daliście mi dzisiaj znać, że chcielibyście w book haulach, w momencie, w których są jakieś książki dorwane na fajnej promocji, to żebym zaznaczyła, za ile kupiłam daną pozycję i na jakiej konkretnie promocji, także będę Wam dawać znać. Zacznę może od moich biedronkowych zdobyczy. Mam tutaj 4 książki z Biedronki. Pierwsza z nich to Bajki rozebrane Katarzyny Miller i Tatiany Cichockiej. Pani Miller jest filozofką, psychoterapeutką i poetką, natomiast pani Cichocka jest dziennikarką. Cała książka wygląda w taki sposób, że jest to napisane w formie wywiadu, co jest akurat moim zdaniem bardzo ciekawą formą, dość niespotykaną, a tutaj akurat tak mamy. I właśnie panie wspólnie w tej książce w formie rozmowy rozbierają wszystkim znane bajki, takie jak Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Pięknej i Bestii chyba niestety nie ma, ale nie przyglądałam się dokładnie w spisie treści. Mamy tutaj 19 bajek, które są przeanalizowane w taki sposób, by doszukać się w nich jakichś głębszych wartości dotyczących dzisiejszych czasów. Myślę, że to może być bardzo ciekawa pozycja. Jedyne, co mnie do niej zdraża, to fakt, że jest dość dużo tekstu, małe litery po prostu są. No a tak poza tym, to uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Też myślę, że skoro w formie wywiadu, to będzie się też trochę szybciej czytało. No i podoba mi się bardzo, jak wygląda po prostu. Nie wiem czemu, ale tak jakoś bardzo mi się podoba ta okładka. Także jak mówiłam, ta pozycja została dorwana w Biedronce za 10 zł. Kolejna pozycja przykuła mój wzrok swoją okładką, jest moim zdaniem na maksa piękna, nie wiem co ma w sobie takiego, natomiast no bardzo mi się podoba. Jest to kryminał, który dzieje się w trakcie jakiegoś rejsu, na statku, opis brzmiał całkiem ciekawie, za bardzo w sumie już go nie pamiętam, natomiast no, książka bardzo ładna okładka, dosyć cienka, więc taka do przeczytania w jeden wieczór, jak się będzie chciało przeczytać właśnie jakiś kryminał. Także wzięłam. Ta pozycja również kosztowała 10 zł. Kolejna pozycja z Biedronki nosi tytuł Moja europejska rodzina, pierwsze 54 tysiące lat i jest autorstwa Karin Boyce. Z tego co wyczytałam, jest to właśnie książka o takim poznawaniu swoich korzeni, odkrywaniu przeszłości swojej rodziny. Brzmi całkiem ciekawie, też może pojawią się jakieś intrygi, nie wiadomo co tam ta autorka, bo to chyba autorka odkrywa swoje korzenie, znajdzie. Moim zdaniem brzmiało to po prostu ciekawie i mnie jakoś zainteresowało. Nie pamiętam już też dokładnie opisu, bo ja te książki w Biedronce kupowałam jakoś 2 stycznia, może 3, także no, minął prawie miesiąc także od czytania tych opisów, więc tak no, trochę mi zatarły się w pamięci, natomiast no, nie chciałam sobie specjalnie odświeżać, bo też lubię mieć czasem zagadki, zaczynając dane książki, gdy już nie do końca pamiętam o czym są, także no, tak to wygląda. Ta pozycja również była za 10 zł. I ostatnia, Perełka z Biedronki, to książka, której się zupełnie nie spodziewałam, czyli Żółwie aż do końca Johna Greena. Nie mam pojęcia, o czym ta pozycja jest, natomiast no, chcę się zapoznać z twórczością Johna Greena. Jeszcze tego nie zrobiłam, wiem, planuję to od 2 lat. Słabo wiem, nie ma co się nawet przyznawać. Wstyd. Ale no, tak to wygląda, ale za 10 zł, bo właśnie za tyle była ta pozycja, to stwierdziłam, że no, muszę wziąć, szkoda by mi było nie wziąć, tym bardziej, że jest duże prawdopodobieństwo, że John Green mi się spodoba, no to po prostu wzięłam, mam i strasznie się cieszę z tego, że mam. Zupełnie nie spodziewałam się, że znajdę Żółwie aż do końca w Biedronce. Kolejna książka to prezent od mojego chłopaka, czyli Służąca Alicji Sinickiej. Tą książkę już mogliście zobaczyć na moim kanale w momencie, w którym właśnie Czarek wybierał mój TBR na ten rok. No właśnie, ta pozycja to jest w ogóle pierwsza książka, którą dostałam, można powiedzieć, w tym roku, chociaż w sumie na przełomie, bo dostałam w Sylwestra, więc no, tak to wygląda. Nie wiem o czym jest, znaczy tak mniej więcej pamiętam, ale nie chcę niczego przekręcać, więc myślę, że raczej nie będę Wam mówić. Tutaj jest jakaś po prostu tajemnica, coś ze służącą, coś, że po prostu, no właśnie, nie wiem, więc nie będę się wysilać, bo naprawdę nie pamiętam. Także tak Wam tylko pokazuję. Mam w ogóle na półkach jeszcze jedną książkę tej autorki i jest to Stażystka. Tak, i też jeszcze nie przeczytana. Wstyd.
Kolejna pozycja nosi tytuł Heart Comfort, jest autorstwa Weroniki Łodygi. Ja już ją przeczytałam, także moje wrażenia usłyszycie w styczniowym wrap-upie. Powiem Wam tylko, że na maksa się cieszę, że takie książki powstają w Polsce. Jest to pozycja o dwójce nastolatków, którzy poznają się w całkiem nietypowych okolicznościach, no i po prostu zaczynają pałać do siebie sympatią. Więcej Wam opowiem we wrap-upie. A tak Wam już tylko pokazuję, że mam. I kolejna pozycja to książka, którą chcę przeczytać w tym roku, a najlepiej jakoś w maju, bo nie wiem czemu, ale pszczoły kojarzą mi się z majem, a tutaj mam historię pszczół Mai Lunde. Jest to powieść, która opowiada o tym, co by było, gdyby na świecie zabrakło pszczół. Jak wiecie, pszczoły są ogromnie ważne na naszym świecie, tak naprawdę dzięki nim mamy owoce, warzywa, no i nie tylko. Także po prostu straszną wizją jest świat bez pszczół. Ja też właśnie ze względu na pszczoły od kilku lat nie jem miodu i staram się nie kupować kosmetyków z miodem. Także no po prostu nie wiem czemu, ale do tych małych stworzonek pałam straszną sympatią, więc na maksa się cieszę, że mam tą książkę. I udało mi się dorwać w twardym wydaniu. I to jeszcze na całkiem z fajnej promocji w Empiku, ale to było już jakiś czas temu, więc prawdopodobnie na tej promocji już nie jest. Nie pamiętam nawet za jaką kwotę, natomiast zaoszczędziłam chyba wtedy z dwie dyszki, coś około, także stwierdziłam, że warto. I ostatnie sześć pozycji, czyli de facto połowa tego book haulu, to książki ze strony Wydaje Nam Się, którą podlinkuję Wam opisie. Tam właśnie była taka promocja, z której skorzystałam, całkiem spora wyprzedaż. O ile się też nie mylę, ona tam wciąż jest, także polecam zerknąć. Także już Wam pokazuję, jakie perełki udało mi się na tej stronie zdobyć. Pierwsza pozycja to Kłamczucha autorstwa E. Lockhart. Jest to książka, która była swego czasu, mi się wydaje, całkiem lubiana. Ja ją chciałam przeczytać, nie pamiętam już o czym jest, natomiast jak zobaczyłam, że na stronie jest za cenę 7,38, coś takiego, mam nawet zapisane. Tak, 7,38, no to słuchajcie, musiałam wziąć, no bo to naprawdę atrakcyjna cena, niecałe 8 zł za książkę, w dobrym, idealnym wręcz stanie, także nie zastanawiałam się długo, tylko od razu wrzuciłam do koszyka i mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo słyszałam całkiem sporo pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Myślę, że są takie właśnie te opinie na temat tej pozycji całkiem wyrównane. Ja się zastanawiam bardzo, jaka będzie moja, także tym bardziej jestem jej ciekawa. Właśnie zazwyczaj jak są takie mieszane opinie, to lubię sięgać po książki, by jednak się przekonać, do jakiego grona ja będę należeć. Następne dwie książki to Perłowa Dama i Książę Cieni Aleksandry Polak, czyli drugi i trzeci tom trylogii Circus Lumos. Za obie te pozycje zapłaciłam łącznie 15 zł, a ja na tą trylogię się już czaiłam od jakiegoś roku, więc naprawdę się cieszę, że mi się udało zdobyć w tak po prostu atrakcyjnej cenie. Nie mam pierwszego tomu w ogóle na półkach i pierwszego tomu nie widziałam niestety na stronie, natomiast wydaje mi się, że po prostu był już wykupiony, bo widziałam, że ludzie wstawiali właśnie zdjęcia z tej promocji całej trylogii, także prawdopodobnie ja po prostu się spóźniłam, natomiast i tak się cieszę, bo pierwszy tom zawsze mogę dokupić, a za 15 zł dwie książki, szkoda byłoby nie wziąć. Kolejna pozycja to Piękno, które pozostanie Ashley Woodfolk, czyli książka, którą patronuje Majaka, Kombuk i Kat Vloguje, czyli trzy booktuberki, które ja osobiście bardzo lubię. Też wielokrotnie słyszałam o tej pozycji, że powinno być o niej głośniej. Mamy tutaj motyw straty i motyw muzyki. Nic więcej tak naprawdę o tej książce nie wiem, natomiast tyle się nasłuchałam, że jest po prostu za mało doceniana, że postanowiłam, że po prostu chcę się z nią zapoznać. A no i ta książka kosztowała 14,76, czyli niecałe 15 zł, co też uważam za naprawdę atrakcyjną cenę, jak na książkę nową, w dobrym stanie, w tak praktycznie idealnym stanie. Naprawdę myślę, że to jest bardzo dobra cena. Przedostatnia pozycja w tym book haulu to Zenit, nie pamiętam autorek, Sasha Alsberg i Lindsay Cummings.
O tej pozycji pod względem fabuły nie wiem nic. Kupiłam ją ze względu na fakt, że po części, mimo bo mamy tu dwie autorki, jest napisana przez kobietę, która najpierw była booktuberką, a później stała się pisarką. No i ze względu na to, że ta książka jest również bardzo polecana, więc po prostu chciałam się z tym zapoznać, no bo tak jak wiecie, jestem ciekawa książki napisanej przez nasze polskie booktuberki, bestsellerki, którą też mam na półkach tę pozycję. Tak samo tutaj jestem tego ciekawa. Tutaj mamy akurat zagraniczną booktuberkę, której osobiście nie oglądam i nie znam, bo ja nie oglądam zagranicznych booktuberów. Natomiast no, jestem ciekawa, bo to jest jednak takie środowisko książkowe, w którym jestem na co dzień. Także to jest ten po prostu powód, dla którego kupiłam tę pozycję. A kosztowała 15,96, czyli w zaokrągleniu 16 zł. I ostatnia książka w tym book haulu nosi tytuł Przemytnicy książek z Timbuktu. Jest to mój pierwszy reportaż ever, także jestem na maksa podekscytowana, zainteresował mnie tytuł, dlatego też wzięłam. Książka kosztowała 15,96, także też myślę, że niedużo. Jest całkiem spora, nie spodziewałam się, także myślę, że mój pierwszy reportaż to po prostu wzięłam sobie całkiem solidny, bo ma 500 stron. Ale ciekawi mnie temat, właśnie ze względu na tytuł ją też wzięłam, bo się właśnie tytułem zaintrygowałam, ale też w momencie, w którym poczytałam trochę z tyłu, to mnie bardziej zainteresowała, także no troszeczkę się boję, bo to będzie jednak moje pierwsze zetknięcie z reportażem, no a też jakby jeżeli trafię na coś, co jednak mnie interesuje, to nie interesuje, to niechcący mogę się zrazić, natomiast jestem jednocześnie też trochę podekscytowana, no bo jednak zaczynam moją przygodę z nowym gatunkiem literackim. Także no, tak to wygląda. I to były wszystkie książki, które przybyły na moje półki w tym miesiącu. Dajcie znać, ile książek przybyło u Was. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a my widzimy się w następnym. Cześć!